No, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Cześć wam. Mam na imię Marcin. Na Xboxie możecie mnie spotkać jako M. Tarnoś. Nadaję do was z północy Polski, z wybrzeża. Coś może na początek o tym gameplayu. Jest to Team Deathmatch Hardcore na mapce Cracked. Jakie mam perki? Padlinożerca, kieszonkowiec i hacker. Chyba hacker. No zobaczymy. Skill streaków mamy samolot szpiegowski, anti-UAV i paczka. Nie jest to jakiś tryb super hiper, ale na, dla mnie to wystarczy. Strzelam tutaj AUG-iem, chyba z powiększonym magazynkiem. Kurczę, pamięć mam dobrą, tylko że krótką. No dobra. W dwóch momentach troszkę się zawiesiłem. Nie wiem co to było, powiem wam szczerze, było to późno już. Pewnie niektórzy stwierdzą, że przykampiłem, ale pieprzę to. Okej. Tak nie a propos, nie lubię swojego nagranego głosu. Toż tak macie? Że się nagracie i nie poznajecie, że to wy mówiliście? No nie wiem, dobra, wracamy. Dzięki tutaj IT Game TV za możliwość wrzucenia mojego premierowego komentarza, co mnie zmusiło do wrzucenia tego filmiku. Po pierwsze i najważniejsze, chcę wrzucić swoje 3 grosze na temat tak zwanej polskiej szkoły komentatorów FPS-ów na YouTubie. Fajnie to brzmi. A po drugie, mało jest polskich gameplay, przynajmniej ja mało spotkałem, Steam Deathmatch Hardcore. Podobno jest tu dużo kamperów, jakieś tam inne dziwne rzeczy, nie wiem. Ja tego nie doświadczam, podoba mi się ten tryb i dużo w niego gram. I prawda jest taka, że nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać, wrzucić killstreaki, te większe. Oraz dużo zależy od gry zespołowej. Ale o grze zespołowej powiem za chwilę. Zacznę teraz od końca i podziękowaniami. Słuchajcie, dzięki takim osobom jak pierwsze Yoshi, Marcin, użyczyłeś HDPVR-a, dzięki temu mogę coś tutaj powiedzieć, coś pokazać. Jesteś też pierwszą osobą, którą zasubskrybowałem, żeby pooglądać sobie filmiki, gameplaye Polaków, jak sobie radzą w Black Opsa. Ponieważ początki, pewnie jak każdego z was, były ciężkie i myślałem, że no coś jest ze mną nie tak. Ale dobra, to jest Yoshi. Drugie, Kerlo. IT Game TV, chłopie, to jest super sprawa. Przydatna. I jakby pokazująca wyczyny nie tylko jednej osoby, ale większej liczbie osób. Druga sprawa, Battlefield. Dwójka. Dzięki tobie popatrzyłem co to jest za gra. Stwierdziłem, że na razie nie kupię, że może trójkę. Ale fajnie było oglądać. Fajnie team chodził, fajnie. Naprawdę super. Następną osobą to jest Private Pile, Patryk. I ten gość, za którego lubią ludzie za szczerość na YouTubie. Łącznie z jego ciężkimi słowami, że tak w cudzysłowie powiem. Jest chłopak mocny. Czasami potrzebne jest, by dosadnie ktoś po prostu powiedział ludziom w sposób prosty i mocny, o co niektóre sprawy chodzi. No, następnie Grom. Nie wiem, co go napędza chłopaka, ale niech napierdziela dalej. Jak to on by powiedział, jest moc. John Mira. No tak, John Mira. Dzięki chłopie za gameplaye, bloga. Dla mnie, i chyba nie tylko dla mnie, jesteś guru, nie tylko jako gracz, ale również jako myśliciel, filozof. Trzymaj tak dalej. Możesz być jako John M1RR, czyli Mira z jedynką, ale działaj dalej. Pewnie jeszcze powinienem osoby jakieś wymienić, typu takie osoby jak Loczek, Hood, Don Kacper. Dobrze chłopaki działają. I to według mnie oczywiście, to jest jakby subiektywna moja opinia. Jest to trzon wspomnianej przeze mnie przed chwilką tej polskiej szkoły komputatorów MPS-a na YouTube'a. Nazwę zastrzegam,
sobie, to ja wymyśliłem. I dlatego, słuchajcie, musiałem przysłowiowo ruszyć dupę i zrobić komentarz. Bo obserwując to, co się ostatnio dzieje, stwierdzam coś takiego. Jeśli się, chłopaki, poddacie i dacie pożywkę tym pieprzonym hejterom, to będzie lipa. Dupa w korach. Jest kupa osób, która was ogląda, słucha, czeka dzień w dzień, aż coś rzucicie, żeby sobie obejrzeć dobre kino, że tak powiem. I o to właśnie chodzi. Róbcie dalej swoje, a my odwdzięczymy się łapami w górę, tą statami, kto co ile oglądał. Będziecie zadowoleni. Dobra, koniec na ten temat. Wydusiłem to z siebie, jest ok, chłopaki, działajcie dalej. Dobra, kolejna sprawa. Dzięki uprzejmości chłopaków z grupy Grot, a w szczególności Tomcata, mogę grać z nimi w teamie, najczęściej w Team Deathmatch właśnie Hardcore, który oglądacie, albo w Search and Destroy Hardcore. I teraz tak, jakie wnioski wyciągnąłem z kilkudziesięciu godzin grania w teamie? Tak naprawdę, według mnie, tylko team zgranych ludzi może zapewnić maksimum fanu z tej gry. Niekoniecznie wszyscy tam z 15 prestiżami i super skillem i w ogóle. Dodam też, że ja nie uważam siebie za super progracza jakiegoś w żadnym wypadku. Ratio mam bodajże tylko 1.12. 1500 meczów gdzieś koło wygranych, 1300 przegranych, gdzieś tak mniej więcej z grubsza. W tym oczywiście zerwane gry, myślę, że około stówka jak nic. No ale to inna kwestia, nie na ten komentarz. Ale powracam do tematu teamu w Black Opsie. Słuchajcie, te teksty, te przekleństwa czasami, te śmiechy. To jest właśnie to, co moim zdaniem i dzięki temu nie wyrzucę Call of Duty Black Opsa z napędu konsoli. Niech sobie tam siedzi. Odpalam tylko po to, żeby grać i bawić się i po prostu mieć fan z tego, co robię. W związku z powyższym, dlatego wartałoby zebrać się w kupę, nie wiem, umożliwić solowym graczom chcącym spróbować grać w teamie. I teraz tak, jakby to zrobić? Jak umożliwić tym ludziom spotkanie się z Polakami gdzieś na Xboxie i popykanie sobie? Teraz właśnie pytanie do was. Zbliża się Battlefield 3. Tam wiadomo, ceni się grę zespołową. Dobrze by było troszeczkę to przemyśleć. Ja powiem szczerze, nie mam z kim zagrać. No może by zebrało się tam z dwie osoby. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, słuchajcie, jak to zrobić, żeby wziąć się, zebrać i pobawić się troszeczkę tymi grami. A z doświadczenia wiem, że w kupie raźnie, jak to mówią. Czasem też lepsze staty. No i co najważniejsze, ten fan z gry. Dobra, to na tyle w tym temacie. Takie sprostowanie techniczne. Czemu mówię tak cicho? Już chyba z przyzwyczajenia, ponieważ niestety warunki w domu nie pozwalają mi grania wcześniej niż 22. A już moje dziecko śpi, żona też. To mówię bardzo mało. Czasami w ogóle, czasami po cichu jak teraz. No i takie przyzwyczajenie. Tak czy inaczej, słuchajcie, zapraszam do komentowania, oceny, kciuki, dół, góra, co tam chcecie. Ja się nie obrażę. Wynik, jaki tu osiągnąłem, 22-3. Nie jest to może szczyt marzeń, ale nie jest tak źle jak na hardcore. Sorki za jakość dźwięku, ale niestety mam taki sprzęt pod ręką, jaki mam. Następnym razem ewentualnie postaram się o coś lepszego. Tak czy inaczej, dzięki wam serdeczne za uwagę. Siemanko, mam nadzieję, że to nie będzie mój jedyny komentarz, że kiedyś jeszcze może uda mi się coś rzucić. Na razie.